Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony internetu wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski. Ci, którzy nas nie widzą, mogą potwierdzić. Mariusz się ukłonił. No tak połowicznie, ale okej, zaliczamy. No... Będzie jeszcze ku temu okazja, żebym tak zrobił to prawidłowo, tak po japońsku, wręcz japońsku. Niczym samuraj. O Jezus, ja kiedyś czytałem etykietę, japońską etykietę, jak się zachowywać i widziałem, że jest, że do każdego wydarzenia inaczej musisz się skłaniać i są nawet podane kąty, pod którymi musisz to zrobić. O Jezus, dramat, ja musiałbym to zapamiętać wszystko, że inaczej się kłaniasz swojemu ojcu dziewczyny, której się oświadczasz, tak, że inaczej szefowi. Dramat, nie. Chciałbyś z linijką chodzić, żeby ci mierzyć. Tak, dokładnie, skąd to mierzę, dokładnie. Tak. Okej, okay. Mariusz, zanim tradycyjnie przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, to tak. Się cię zapytam, co u ciebie słychać? A zanim powiem, co u mnie słychać, warto byłoby powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę też spotkanie mieliśmy mieć podcast, to już jest 12 odcinek, a mieliśmy nagrać z naszymi gośćmi, wyjątkowymi gośćmi, no ale jak wiadomo teraz gorący okres, każdy jeszcze miał kilka spraw do załatwienia. Mamy nadzieję z Pawłem, że to uda się już w nadchodzącym tygodniu. Tak więc dzisiaj trochę zmieniliśmy szyki, zmieniliśmy też, jeżeli chodzi o temat całego podcastu, o którym zaraz będziemy mówić. A jeżeli chodzi o twoje pytanie, no to w związku z tym dzisiejszym tematem odświeżyłem sobie albumy, które miały właśnie wpływ na to, że później sięgnąłem po grę i zacznę jakby od pierwszej pozycji. Mam ją tylko na płycie winylowej, bo ona została tylko publikowana na płycie winylowej. To jest The Flame in the Floor, Chucka Regana. Udało mi się zdobyć na płycie winylowej, jak sami tutaj nasi widzowie. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to będziecie mogli to zobaczyć, jak trzymam w rękach te wydanie. I też pozdrawiamy słuchaczy na Spotify, SoundCloudzie albo na Apple Podcast. I jeżeli chodzi o samą muzykę, to w kilku słowach najpierw może zacznę od gry. No, muzyka pochodzi z gry, no tak, o tym samym tytule i to jest postapokaliptyczny survival, który opowiada losy bohaterki osamotnionej z psem, który jest jej jedynym przyjacielem w tej grze. Nie wiem, czy miałeś okazję w to zagrać. Która musi spłynąć w dół rzeki, by dotrzeć do źródła sygnału radiowego i odkryć przyczynę wielkiej katastrofy. No a tą katastrofą było to, że zalało cały świat. Wielka powódź i ona właśnie w dół rzeki płynąc stara się jakby odnaleźć przyczynę tej katastrofy. No i jeżeli chodzi o samą muzykę, ona się pojawia w kluczowych momentach gry, nawiązuje do amerykańskiego takiego rockowego folkloru z domieszką bluesa. No i piosenki momentami naprawdę są depresyjne, jeżeli tak się wsłuchać, to są depresyjne. Za to jakby dźwięki gitary akustycznej i całej reszty instrumentarium finalnie wprawiają słuchacza w pozytywny nastrój. Muzyka jest przepiękna, bardzo z tego miejsca polecam. Nie wiem, czy jeszcze można płytę winylową dostać, natomiast soundtrack jest na pewno dostępny w serwisach streamingowych i na YouTubie, tak więc z tego miejsca bardzo serdecznie polecam. A drugą pozycją to jest, uwielbiam ten album, dosłownie uwielbiam, to jest Onimusha 2 Orchestra Album Taro Iwashiro Selection. W ogóle nie było widać okładki, poka okładka. Teraz, czekaj. Teraz. Teraz trochę lepiej jest? Lepiej. Super. Tak więc Onimusha 2 Orchestra Album Taro Iwashiro Selection. Ojej, jak ja uwielbiam tą grę Onimusha. To jest taki trochę niewykorzystany potencjał przez Capcom. Mam nadzieję, że
tak jak to z Residentem zrobili, może kiedyś całkowicie zremasteruję, bo uważam, że to jest bardzo dobra gra. Ale niszowa. No, myślę, że ma swoje grono fanów, no ale wróćmy jakby do samej muzyki. No jeżeli nasi słuchacze bądź widzowie są miłośnikami muzyki filmowej, a szczególnie tej pochodzącej z dalekiej Azji, no to koniecznie musicie sięgnąć po pracę japońskiego kompozytora filmowego Taro Iwashiro. Jego muzyka do drugiej odsłony Onimuszy, a w szczególności do tego albumu, o którym teraz mówię, to cudowne melodie, kompozycje nagrane z udziałem żywych muzyków, momentami nawiązują do kina akcji rodem z Hollywood, nie zapominając o swoich korzeniach związanych z kulturą z feudalnej Japonii. I jak wspomniano, jest to naprawdę prawdziwa gratka dla każdego fana muzyki filmowej, ale nieco w innym wydaniu. Pawle, a co ty słuchałeś? Wiesz co, powiem tak, odniosę się do tego, co mówiłeś trochę wcześniej, że zaczął się ten taki gorący okres. 3, może 2 tygodnie temu, jeszcze 3 tygodnie temu miałem jakieś soundtracki, muzykę, którą mógłbym się z wielką chęcią pochwalić. Ale na przykład od tygodnia, no ja miałem z tym wielki problem, żeby po prostu sobie, wiesz, posiedzieć czy nawet poleżeć, posłuchać jakiejś konkretnej muzyki. Strasznie się odmurzyłem pod tym kątem. Jedyne co, zrobiłem sobie małą podróż do przeszłości i w wolnych chwilach, w trakcie pracy, jeśli tak to można nazwać, posłuchałem kilku soundtracków do gier, które swoim stylem przypominają to, co chcę zrobić w swojej własnej grze, którą tworzę. Do dwóch gier, które wymienię, muzykę stworzył Toby Fox, czyli oczywiście chodzi o Undertale i Deltarune. No i oczywiście chodzi również o tytuł, jeden z moich ulubionych gier na SNES-a, czyli Earthbound. No i w sumie to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Słucham je na okrągło, bo te tytuły bardzo, ale to bardzo przypominają to, co zamierzam zrobić w swojej grze, czyli będzie taka podróż dziecka przez trochę świat dorosłych, ale takimi oczami jego własnymi, tak? Trochę tej wyobraźni będzie. Muzycznie myślę, że będzie to przypominało trochę właśnie takie połączenie Earthbounda z Deltarune, zwłaszcza z Deltarune. Ale tak, na przykład powiedz mi, bo może ktoś nasi słuchacze bądź widzowie nie znają tej muzyki, o której tutaj teraz cały czas mówisz. Tak mógłbyś trochę o samej muzyce, jaki to jest w sumie rodzaj muzyki, bo ja wiem, że to jest, nawet to nie jest chiptune, bo to tam była 8-16-bitowa taka muzyka, chociaż z Undertale, no to można powiedzieć, że to są takie chyba trochę nawiązania do chiptune, ale niewielkie. Więcej takich właśnie nawiązań do starych gier, właśnie to, co mówisz, 8-16-bitowe. W Deltarune to już widzę, że Toby Fox poszedł tak... w takie klimaty, w które teraz poszedł Chip Tanaka na przykład. No, zresztą z nim współpracował również przy jednym z utworów do jego najnowszej płyty. W przypadku Earthbound, no to już jest 16-bitówka. Jakbym miał to w jakiś sposób porównać, okej, okay, Earthbound jest grą RPG, ale zdecydowanie odbiega od Final Fantasy, na przykład Suikodena czy Dragon Questów. To jest zdecydowanie. Pierwszy raz, jak w to zagrasz, to masz przed oczami taki... No nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. Nie wiem, w jaki sposób określić Earthbound. To jest RPG, jest w tym mnóstwo przygody, jest tam mnóstwo nawiązań do takich tradycyjnych światów, które odwiedza się w JRPG-ach. Tak? Masz ten piaszczysty świat, masz jakiś ogromny świat, zimny i tak dalej. Masz również... melodie towarzyszące podczas odwiedzania miasta, no ale to nie są takie melodie a la właśnie Final Fantasy, tylko takie, no nie wiem, jakbym to porównał może z Goonies, czyli z takim filmem Goonies. Mm-hmm. Może w ten sposób. Doprawdy, trudno mi określić rodzaj muzyki i do Undertale, i do Earthbound, bym szczerze. Ja mam z tym wielki problem zawsze.
Ja bym chyba, jeżeli pozwolisz, że ja bym tutaj jeszcze ewentualnie dodał, że to jest taka mieszanka muzyki nawet nie tyle co rozrywkowej, bo ciężko to ocenić, ale takiej bardzo muzyki z pogranicza, trochę Dragon Questa, Final Fantasy, czyli przygody. Tak, myślę, że to jest taka... Sądzę, że to jest taka fuzja tych dwóch dobrze znanych nam wszystkim gatunków. No, ty tutaj zacząłeś trochę nawiązywać do Gensho Suikodena. Ja do końca chyba nie wiem, bo sam wiesz, że Gensho Suikoden ma to do siebie, że on stał się bardzo... Znaczy, jeżeli nie, mówimy teraz... ja to przywołałem Suikodena w kontekście gatunku gier, niekoniecznie muzyki. A, jasne. To się zgodzę. Dobra, dla mnie jak najbardziej. Także wiesz... No to jest duże pole do popisu. Fajnie, naprawdę, świetnie to zrobiono w Earthboundzie. Myślę, że Toby Fox poszedł troszkę inną ścieżką, ale zrobił troszkę lepszą robotę niż to było w Earthboundzie. I właśnie mniej więcej w tym klimacie chciałbym zawrzeć swoją grę, swoją muzykę. No i tak to mniej więcej wygląda u mnie. No co jeszcze mogę powiedzieć? To jest to, co mówisz. Dużo się ostatnio dzieje, nawet za bardzo dużo. I czasu na słuchanie takiego spokojnego muzyki jest niewiele. Jedyne co, to, że dalej gram w Xenoblade, który mi się nie znudził, co jest akurat dziwne, bo to jest potężny, rozległy RPG, tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, jest mnóstwo jakichś misji pobocznych, ale jakąś tam mam radochę polując na wszystkie te stwory. No i druga rzecz, która wynikła dosyć niedawno, to, że wróciłem do grania w Super Metroid na SNES-ie. Po prostu któregoś wieczora po prostu skończyłem Xenoblade'a i wchodzę po prostu na SNES Online i sobie mówię, zagram sobie w coś na chwilę. I myślałem, że tym tytułem na chwilę będzie Kirby, ale odpaliłem sobie na chwilę Super Metroid i no powiem to tak, filsy wróciły. Jedna z moich ulubionych ścieżek dźwiękowych na SNES się znowu odżyła w mojej głowie i mam zamiar przejść ten tytuł. No, kiedy nagrywamy ten podcast, to jesteśmy w takim okresie przedmajówkowym, więc może w majówkę uda mi się już całość przejść. Taką mam przynajmniej nadzieję. No to podziwiam, bo to jest dla mnie bardzo wymagająca gra pod kątem zręcznościowym. Jest. O Jezu, zwłaszcza upierdliwe są te momenty, kiedy musisz wykorzystać skok, odbijając się o ściany. Ja tego nigdy nie potrafiłem zrobić za pierwszym razem, za dziesiątym, za setnym. To jest metoda prób i błędów, to jest po prostu dramat. Ale później... To jest nowy poziom zręczności. Ale później dostajesz nowe zbroje, nowe bronie i później po prostu stajesz się prawie że Bogiem. Okej, Mario, słuchaj, małe zakulisowe przygotowania, jeśli chodzi o ten podcast. Zaproponowałeś taki temat, którego widziałem na tej naszej liście, czy soundtracki faktycznie mogą zachęcić do kupienia gry. Taki temat ty zaproponowałeś, żebyśmy dzisiaj zagrali. Ja się zgodziłem, powiedziałem fajnie, fantastycznie, na taką krótką rozmowę i tak dalej. Ale kiedy skończyliśmy rozmawiać, to taka myśl mnie uderzyła do głowy, że serio? Naprawdę? Są takie gry, w których słuchasz muzykę i kupujesz gry? Czy w jaki sposób to działa? Przecież jeśli kupiłeś jakąś grę, to znaczy, że już ją masz. Czyli nie pojawił się inny bodziec zewnętrzny, który do tego kogoś pchnął, ale no mówię, miałem kilka takich myśli, setki takich myśli. I chcę cię zapytać, co miałeś na myśli, wymyślając ten temat? Jasne. Słuchaj, 2013 rok, kiedy zaczęliśmy współpracować z organizatorami Digital Dragons, i to nie wiem, czy to był pierwszy raz, chyba pierwszy raz, ściągnęliśmy do Krakowa Oliviera Derivier, towarzyszył mu Marcin Przybołowicz, bardzo dobrze znany teraz kompozytor między innymi do Wiedźmina i Cyberpunka 2077. No i Piotr Musiał, autor muzyki do dobrze nam znanego Frostpunka, zresztą teraz od tygodnia można składać preordery na tego winyla, którym
do którego jesteśmy jakby tutaj, którym my jakby jesteśmy wydawcą tej płyty winylowej, bo jest sygnowaną Game Music Records. I w trakcie tej takiej godzinnej dyskusji wywiązała się taka rozmowa, czy muzyka jest w stanie sprzedać grę. Muzyka do tej gry, czy jest w stanie sprzedać grę. Czyli załóżmy, nie grałeś w grę, no nie wiem, powiedzmy, że nie grałeś w jakiś tytuł X, ale usłyszałeś gdzieś tam tą muzykę. Załóżmy, nie wiem, czy to na jakimś serwisie YouTube, czy u znajomego, bo kupił wcześniej płytę, bo wiemy, że też jest taka... są takie historie, że czasami niektórzy wydawcy wcześniej publikują te ścieżki dźwiękowe albo to w formie cyfrowej, bądź w formie pudełkowej i jesteś w stanie wcześniej na przykład nabyć tą płytę. Chociaż czasami się zdarza też tak, że te płyty zdradzają pod kątem tytułów, zdradzają jakby fabułę, albo po części, poniekąd tam gdzieś tam zdradzają. No i załóżmy, że usłyszałeś tą muzykę i mówisz, o nie, ta muzyka mnie kupuje, ta muzyka jest genialna, ja muszę zagrać w tą grę. No i tak ja do końca nie pamiętam, na czym oficjalnie stanęło od strony Oliwiera to, że muzyka nie jest w stanie sprzedać gry. To znaczy na pewno nie jest w stanie sprzedać tak, jakby sobie to deweloperzy albo producenci by sobie wyobrażali, że nie wiem, pojawia się soundtrack i nie wiem, jak to było na przykład z Gustavo Santaolalla, który pojawił się pierwszy raz w świecie gier wideo, skomponował muzykę do Last of Us i tam było wielkie podekscytowanie, ludziom się spodobała ta muzyka. Może po części się przyczyniła, ale umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, tak, no The Last of Us pierwsza część była fenomenalna i nie było do tego potrzeba jakiegoś tam wielkiego marketingu. Natomiast ja mogę na podstawie jakby dwóch swoich doświadczeń powiedzieć, jak to u mnie wyglądało i mam na przykład takie przygotowane tutaj przykłady, mam nawet te płyty ze sobą. Pamiętam, to był 2013 rok i nie wiem, czy pamiętasz, Paweł, ale myśmy na albumem roku 2013 ogłosili muzykę do Remember Me. Pamiętam. Oliviera Derivier. Ojej, co tam Oliwier zrobił z tą muzyką, to głowa boli. Ja sądzę, że do dzisiaj nikt jeszcze... Znaczy, dobrze, że ktoś jakby nie kopiuje Oliwiera, ale... nie pomyślał o podobnych może jakichś tam powiedzmy fuzjach, bo to było tak, że Olivier Derivier napisał tą muzykę, nagrał z orkiestrą muzykę w Abbey Road, nie wiem, czy to nie była London Symphony Orchestra czy Philharmonic Royal Orchestra, bo to są dwie różne w Londynie, ale bardzo znane i prestiżowe na całym świecie i on nagrał w Londynie tą muzykę na orkiestrę. Co on później z nią zrobił, to znaczy wrzucił ją do komputera i zaczął ją przetwarzać przez różnego rodzaju, ja teraz nie będę się wdawał w jakieś tam powiedzmy technikalia, ale przetworzył je przez komputer, przepuścił przez różnego rodzaju pluginy i ona momentami brzmi tak bardzo syntetycznie, nie że... orkiestra brzmi syntetycznie, ale jest tak przetworzona, że słychać takie elektroniczne wcięcia, że muzyka nagle, nie wiem, smyczki nagle zostają bardzo tak powykręcane, nie wiem, czy to jest dobre słowo, tak zmutowane, że brzmi bardzo tak elektronicznie. I gdzieś to ucina i nagle wraca jakby linia melodyczna, cała czy tam ścieżka wraca jakby do swojego pierwowzoru. Tak? Czyli słyszymy nagle orkiestrę, a nagle gdzieś się tam wcina trochę elektroniki, jakie brzmienia elektroniczne. To nie jest nic, co dotychczas słyszeliśmy, nie wiem, w Blade Runnerze. Oczywiście to też nie jest nic takiego nowatorskiego, ale na pewno poniekąd jest to nowość, bądź powrócenie do tego, co było kiedyś w grach wideo, tylko bardzo mało to się stosowało. Natomiast na pewno było to oryginalne wtedy, 2013, no i to zrobiło na nas piorunujące wrażenie. Gra dostała bardzo niskie oceny. Ja nie będę się teraz zdawał w szczegóły na temat samej gry, ale pamiętam, że jak usłyszałem ścieżkę dźwiękową, nie grając w grę, powiedziałem, nie, Ja muszę zagrać w tą grę. Tutaj mam ścieżkę dźwiękową z Remember Me. Paweł też ma. Znaczy, oficjalnie ścieżka dźwiękowa nie została wydana. Oliwier jest jakby swoim takim
powiedzmy nakładem wypuścił, bo to nie jest ścieżka, którą można było kupić, tak, tylko ona była rozdawana między innymi przez Oliwiera w różnych jakichś tam powiedzmy giveawayach. Trochę mnie ta sytuacja zasmuciła, bo to jest to, co mówisz, że ta muzyka była świetna, fantastyczna, ale pogrzebała ją, no faktem średnia gra, no to jest akurat prawda, że Remember Me było takie, nie wiadomo było, co o tej grze tak naprawdę sądzić i trochę mnie to zasmuciło, że Oliwier musiał swoim własnym nakładem rozpromować swoje dzieło i chyba gdyby nie to, myślę, że to jest to, co ty mówisz, że gdyby nie to, to pewnie nikt by nawet o tej muzyce nie usłyszał i no co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Nie, no to jest tak, że on miał zawsze pecha. No. Pecha do tej... żebym też za bardzo tutaj nie poświęcili, żebyśmy nie poświęcili zbyt dużo czasu na temat tego albumu. Ja tylko dodam, że Oliwier zawsze miał pecha do swoich prac, bo on jest bardzo mega ambitny. Może czasami za bardzo za bardzo w drugą stronę idzie trochę z tą ambicją i sądzę, że dopiero tam późniejsze produkcje, które odniosły trochę większy sukces, a Plague in Tale, boże, to się nazywa, to jest ulubiony, wiem, że to jest ulubiona ścieżka dźwiękowa naszej koleżanki Izy i ta gra dopiero odniosła taki sukces, ale też sama muzyka była, pamiętam, była naprawdę na wysokim i zacnym poziomie. Natomiast z Remember Me było to, że on promował to swoim własnym sortem, to czyli albo to rozdawając na przykład takie płyty, ale też muzyka była dostępna na wersji cyfrowej na Bandcampie. Nie wiem, czy jest na Spotify, nie pamiętam, bo nie sprawdzałem jej ostatnio, ale na pewno jest na Bandcampie. Dlatego tutaj z Pawłem zachęcamy do tego, żeby tą muzykę sobie w wolnej chwili przesłuchać. No i to mnie skłoniło do tego, żeby zagrać tę grę. Ja przechodziłem, dla mnie to była mordęga, jednym słowem, ta gra. Natomiast mnie to też zainteresowało, jak ta muzyka sprawdza się w samej grze, bo ona była bardzo mocno interaktywna. Ona była taką częścią DNA, to znaczy jak były te starcia z tymi wrogami, to ona od tego, jak wykonywałeś dobrze kombosy, to ona ewoluowała. To jeszcze było grubo przed tym, co zrobił Marcin Przybyłowicz w Dzikim Gonie, bo pamiętasz, w Dzikim Gonie było tak, że jak startował się do przeciwnika albo jakiegoś potwora, to grała na przykład, nie wiem, jakiś tam instrument, znaczy, albo dwa instrumenty. Muzyka się nawarstwiała. Nawarstwiała się, tak, dobrze to ująłeś i im bardziej ci się dobrze nie wiem, zadawałeś te kombosy czy tam uderzenia, to coraz więcej dochodziło instrumentów. Tak, jak kończyłeś walkę, to te instrumenty po prostu po kolei odchodziły. Powoli odchodziły, albo jak na przykład przerywałeś jakiś atak albo jakąś serię ciosów, no to te elementy, które gdzieś tam po części zostawały dodawane, one odchodziły, tak? Tak więc to budowało bardzo mocną taką synergię jakby z samym graczem i ta muzyka była bardzo mocno interaktywna. Tak więc w Remember Me to samo dobrze działało, natomiast sama gra była toporna, okropna, fabularnie i ta mechanika zapowiadała się bardzo dobrze, natomiast no, taki zmarnowany trochę potencjał. Zaś przechodząc teraz jakby do drugiej ścieżki dźwiękowej, która... Bo tych albumów było naprawdę wiele. Dlatego moglibyśmy nawet więcej niż godzinę. Ale to też wychodzi z tego, pamiętasz Paweł, że my czasami nie mamy za dużo czasu, żeby we wszystkie gry zagrać. Dlatego bardzo dużo słuchamy tej muzyki i tych soundtracków. I czasami jest tak, że nawet nie grając wcześniej w tą grę, słuchamy tego soundtracku, to on jakby zwraca na nas taką jakby uwagę, że chcemy bardzo zagrać w tą grę. Jeżeli to jest recenzja, no to wiadomo, że gramy w tą grę, żeby sprawdzić, jak ta muzyka siedzi w grze, jak ona spełnia swoją rolę, etc. Natomiast zdarza się nam tak, że na przykład nie znając tej gry, nie graliśmy w tą grę, chociaż tam, nie wiem, widzieliśmy zapowiedź, to jeszcze nie jesteśmy na tyle, nie wiem, przekonani do tego, żeby zagrać. Natomiast drugim albumem i drugą ścieżką dźwiękową, to będziesz wiedział od razu, to jest Ni no Kuni. Pierwsze Ni no Kuni.
finalnie ostatecznie to jest wersja japońska, bo jeszcze jest wersja europejska przez Wayo Records wydana, to pamiętam, że wcześniej chyba na Nintendo DS się pojawiła ta gra i to było chyba w 2009 roku. I dopiero kilka lat później, pamiętasz, na PlayStation 3. Na drugie PlayStation, tak? Czy nie, przepraszam, na PlayStation 3. Tak, na PlayStation 3 się pojawiła i czekaj, czy ja tutaj sobie dojrzę, w którym to było roku, bo ja teraz nie pamiętam, ale to na pewno gdzieś tak w okolicach 2013-2014 roku pojawił. O, 2011. No, tak więc... Pamiętam, że no to dla mnie ta muzyka, jak usłyszałem, no to jest Joe Hisaishi, no, czyli kompozytor nadworny, kompozytor wszystkich filmów do studia Ghibli. Tak więc to była chyba pierwszy taki poważny jego projekt. Ja pamiętam bardzo dobrze, że on muzykę skomponował do tej gry w tydzień. Tydzień, tak. To znaczy nawet nie tyle co skomponował, ale też go to nagrał. Tak więc to jest niebywałe. I pamiętam, że jak usłyszałem pierwszy raz temat muzyczny, no to nie powiedziałem, nie, no ja w tą grę będę musiał zagrać. Nie ma. Widziałem, trochę to przypomina Pokémony. Za daleko poszedłeś. Słuchaj, były takie, znaczy nie, to nie są moje słowa, żeby było też jasne. Ja tylko cytuję niektóre słowa w recenzjach, jakie kiedyś przeczytałem. Ja nie odebrałem tego jako Pokémonów. Wiadomo, że jest tam element tego zbierania. Natomiast muzyka siedzi idealnie w tej grze. Jest taka monumentalna, czuć tą podróż, no po prostu czuć ducha w ogóle wszystkich filmów studia Ghibli. Muzyka jest taka swawolna momentami, poruszająca jest, bo to są piękne tematy też na fortepian. Tak więc ja pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem temat główny z tej gry, do tej gry, powiedziałem sobie szczerze, jak się tylko pojawi premiera, od razu kupiłem, no i zakupiłem, zagrałem. No i do dzisiaj uważam, że to jest bardzo dobry RPG, JRPG, japoński RPG, no i też z przegenialną muzyką, chociaż do drugiej części już tak nie jest dobrze, bo ty, pamiętam, robiłeś recenzję i trochę byś mógł później ewentualnie powiedzieć. No i to miałem na myśli, tworząc ten temat, że są jednak takie ścieżki dźwiękowe, które jednak pozwalają, które nas skłaniają do tego, żeby jednak później kupić tą grę. I powiem ci, że ja się też tak nad tym trochę zastanawiałem i sądzę, że jest niewielki promil osób, które tak samo jak ja kupują później gry. Ale o tym może jakby w drugiej części podcastu więcej powiemy. A Paweł, ty miałeś może takie przykłady? Masz takie przykłady ścieżek dźwiękowych? Znaczy wiesz co, jak tak teraz rozwinąłeś tę swoją myśl i tak dalej, to ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś został zaproszony, ktoś, kto w ogóle na przykład, nie wiem, gra w gry od Wielkiego Dzwonu, albo w ogóle tego nie robi i został zaproszony na jakiś koncert z muzyką do gier, powiedzmy, nie wiem, Video Games Live. Albo nasz Game Music Festival. A na przykład... I taka osoba została zaproszona na koncert, słucha tej muzyki z gier, no i czy tam wypytuje się kolegi, koleżanki, czy kogokolwiek, z jakiej gry pochodzi ta dana muzyka, no bo jej się tam spodobało i z chęcią ją sprawdzi. Nie kupi, ale sprawdzi, tak, z której gry to pochodzi. Ewentualnie coś takiego, taki obrazek bym widział. Natomiast czy soundtrack może zachęcić do kupienia gry? Czy sam soundtrack może zachęcić do kupienia gry? Moim zdaniem nie. Ja odbieram gry jako medium audiowizualne mimo wszystko, czyli dla mnie musi, w moim przypadku musi jednocześnie istnieć i muzyka, i obraz. Muszę mieć ten fizyczny odbiór. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja, tak jak ty mówiłeś, tak, że przesłuchałeś muzykę do jakiejś gry, w ogóle nie widziałeś nawet, w co grasz,
i momentalnie ci się spodobała, momentalnie cię kupiła i tak jak mówiłeś z tym Remember Me, tak, że kupiłeś sobie Remember Me i byłeś strasznie zachwycony. Nie, ja czegoś takiego nie mam. Jeśli patrzę na gry, to patrzę na nie jako całość. Czyli czytam recenzje, czytam zapowiedzi, jeśli istnieją, to również jakieś wideo recenzje, może gameplay, playthrough, whatever, cokolwiek, bo na grę składa się naprawdę wiele, wiele, wiele elementów. Grafika, dźwięk, muzyka, game design, level design, narracja, tak? Jeśli ja gram w gry, to pierwsza rzecz, na którą ja na przykład zwracam uwagę, no to jest fabuła. Muzyka to tam znajduje się na drugim miejscu, jasna sprawa. No ale jeśli gra nie ma najmniejszego sensu, no to kupowanie jej dla samej muzyki jest raczej takie w moim przekonaniu trochę bezsensowne. Ale może. Ale to nie. Może, ale tu, może rzeczywiście. Są takie osoby, które, tak jak ty mówisz, że jakimś cudem przesłuchały soundtrack, tak jak, nie wiem, nam się czasami tak zdarza w redakcji, tak, że słuchamy soundtracków do którejś gier, mówimy, że nam się muzyka podoba, ale jeszcze nie graliśmy. Nie graliśmy w jakiś tytuł, pewnie kiedyś spróbujemy. Może rzeczywiście coś takiego jest. No, ja tego u siebie przynajmniej nie zauważyłem. Coś chciałeś powiedzieć? Tak, jasne. Może też, żeby nasi słuchacze i widzowie zrozumieli mnie i też na temat. Mi nie chodziło o to, że nie wiem, rano wstaję, słucham 5 soundtracków i nagle okazuje się po przesłuchaniu jednego, kupuję grę. Kupuję ze względu tylko i wyłącznie na muzykę. No nie, to znaczy muzyka jest takim fajnym, takim powiedzmy... coś, co zachęca mnie do tego, żeby zagrać w tą grę. Po prostu przez muzykę, muzyka mnie zachęciła do tego, żeby sprawdzić ten tytuł. I słuchaj, jest tyle tych gier, teraz sami wiemy, że no, w zalewie tych wszystkich pozycji, czy to na Nintendo Switcha, czy to na konsole Sony, bądź Microsoft, czy jeszcze mamy domowe jakieś komputery, czy komputery, na których byśmy mogli zagrać, no to mamy teraz wybór co nie miara, tak? Tylko pomyśl sobie, co jest łatwiej szybko sprawdzić. Dla mnie jest na przykład łatwiej przesłuchać tą muzykę. Jeszcze inny przykład dam. Robimy zestawienie na Spotify co miesiąc i ja na przykład, kiedy słucham tych wszystkich gier i tamte utwory, które wybieram do tego zestawienia, to czasami ten utwór mnie tak zainteresuje z tego ścieżki dźwięku, że ja sobie sprawdzam zapowiedź tej gry. Tak, i na przykład... Tak, dobrze, że to podkreśliłeś, zaznaczyłeś i doprecyzowałeś, bo rzeczywiście, no, przesłuchasz samą muzykę i od razu bierzesz się za kupno gry? No nie, to w taki sposób nie działa. Działa to w ten sposób, w taki, jaki ty powiedziałeś i jaki ja również powiedziałem, czyli że jeśli ktoś gdzieś jakimś cudem usłyszał soundtrack do gry, no to pierwsze co, no to chcę zobaczyć, z której gry pochodzi. Ja chyba miałem... Możliwe, że miałem wiele takich przykładów, że najpierw przesłuchałem muzykę i później, nie wiem, obejrzałem gameplay na YouTubie albo coś w tym rodzaju, ale wydaje mi się, ale taki jeden konkretny przykład takiej gry, o którym mógłbym powiedzieć, że najpierw przesłuchałem muzykę, całą przesłuchałem muzykę, ale dopiero później zobaczyłem, z czym się ta gra je, to był chyba Baten Kaitos na GameCube'a. Że najpierw, z muzyką Moto i Sakuraby. Sakuraba. Ten człowiek nie wyjdzie mi z głowy. To jest akurat fakt. To jest Muta, warto, a nie kompozytor. To warto dodać autor muzyki do Dark Soulsów. Współautor, tak? Jeśli chodzi o jakieś z tych nowych gier. Dokładnie. I kiedyś natrafiłem przez zupełny przypadek na motyw bitewny pierwszego Baten Kaitos. Wkręciła mi się strasznie. Zresztą wiesz, jak chodzi o na torcie. Jeśli to zawodzi, no to już w zasadzie dla mnie cały soundtrack nie istnieje. Ale Baten Kaitos fantastyczny. Jezus, jeszcze te skrzypeczki w tle. Sama radość. I później przesłuchałem cały soundtrack, żeby zobaczyć, z czym to się je. I później rzeczywiście zobaczyłem gameplay gdzieś w internecie. I to też mnie skusiło do tego, żeby zagrać w samą grę. I to jest taki jeden konkretny przykład, o którym mogę powiedzieć, że okej, to muzyka rzeczywiście jakoś tam na mnie wpłynęła. I
Mogę powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz a propos JRPG-ów, że gdzieś w internecie są całe playlisty jakichś muzyk, jakichś utworów z JRPG-ów, one są porozmieszane i czasami takich playlist słucham i zdarza mi się natrafić na takie jakieś perełki, które grałem, więc fajnie byłoby je zabrać, fajnie byłoby je zobaczyć, może kiedyś zagrać. Ale mówię, jednym takim naprawdę najbardziej konkretnym tytułem to był właśnie Baten Kaitos. Może jeszcze jakieś się trafiły, musiałbym jakoś głębiej sięgnąć, ale mówię, to są jakieś wyjątki wyjątków. Na pewno, ale to na pewno nie zdarzyła się taka sytuacja pod tytułem przesłuchałem samą muzykę, nie zagrałem w grę, więc pewnie będę musiał ją kupić, żeby się przekonać, czy rzeczywiście muzyka stanowi o jakości gry jako całości. No, dlatego tak jak powiedziałem przed chwilą, naprawdę bardzo rzadko się zdarza tak, żeby tak na mnie wpłynęła muzyka, żebym powiedział sobie, nie no, muszę kupić grę, muszę sprawdzić jak ta muzyka w grze wygląda i na pewno to jest to, co ty powiedziałeś i sądzę, że za chwilę dobrze by byłoby przejść do tej drugiej części, czy faktycznie, bo teraz na razie mówimy o samych przykładach, ale trzeba faktycznie powiedzieć, czy jest w stanie muzyka sprzedać tą grę, jeżeli tak, to w jaki sposób należałoby to robić. Ja sądzę, że jest kilka dobrych takich przykładów marketingowych. Ja zaraz podam takie przykłady i tak jak mówię, no słuchamy dużo muzyki i to zależy tylko i wyłącznie, czy muzyka na nas jakoś bardzo szczególną zwróci uwagę i wpłynie na to, że sięgniemy po portfel i kupimy grę, żeby nie tyle co przesłać tą muzykę w grze, ale samą grę sprawdzić, tak? No bo jednak muzyka, pamiętajmy dalej o tym, że ona jest jakimś takim, jest taką wizytówką pokazującą po części jak ta gra może faktycznie wyglądać, jakie emocje płyną za grą, za tą fabułą. Czasami wiemy, że teraz jest coraz więcej niestety tych ścieżek dźwiękowych, które bardzo przypominają warstwami swoją formą muzykę filmową. I no z jednej strony to jest dobrze, bo niektóre te soundtracki naprawdę wielkie pokłony trzeba tutaj oddawać, ale niektóre te ścieżki dźwiękowe no są po prostu bardzo przeciętne i jak ja powiem tak, no ja już od wielu, wielu lat nie patrzę na recenzje, już mnie recenzje kompletnie nie interesują. Sądzę, że my tutaj z Pawem jesteśmy już takimi nazwijmy to wytrawnymi graczami i słuchaczami i no już wiemy czego chcemy, mamy już jakiś tam swój ulubiony gatunek i już teraz nie sięgamy po wszystko i dzięki temu, że możemy czasami też tą muzykę w takiej ilości przesłuchać, to nam pozwala troszeczkę bardziej szerzej patrzeć na całą tą strukturę gamedevu i to jak to powstaje. Ale okej, jakby tutaj nie zagłębiając się teraz w tym, jak to u nas było, Pawle, chciałbyś przejść ewentualnie, czy faktycznie do tego tematu, czy ta muzyka jest w stanie sprzedać grę od strony marketingowej, bo ty się trochę marketingiem zajmujesz, tak więc może byś więcej chciał coś na ten temat powiedzieć. Znaczy, czy muzyka do gier może rzeczywiście sprzedać gry od tej strony marketingowej? Okej. Powiem to, co powiedziałem już na samym początku tak naprawdę, że sama muzyka gry nie sprzeda, ale muzyka mogłaby być jednym z elementów napędzających marketing gry. Powiedzmy, że jako przykład, muzyka The Medium pojawiła się na wszystkich możliwych platformach streamingowych, pojawiła się w sprzedaży, ludzie posłuchali najpierw muzyki, może kupili nawet album i to w jakiś sposób doprowadziło do tego, że jakiś tam procent czy tam ułamek sprzedaży wzrósł przez to, że ludzie słuchali muzyki, ale naprawdę, no, ciężko naprawdę powiedzieć. Takich informacji na ten temat, czy jakiekolwiek tego typu zagrywki właśnie, czy udostępnianie albumów, czy udostępnianie jakichś pojedynczych utworów, czy cokolwiek takiego miało jakiś taki większy bądź większy wpływ na sprzedaż gier. Może jakiś miało, ale
to naprawdę musielibyśmy tak naprawdę zapytać w zasadzie chyba każdego wydawcę, na przykład Capcomu, czy o, może najlepiej Square Enix, może trzeba byłoby zapytać, czy jeśli wydają soundtrack, czy nawet fragmenty swoich soundtracków do swoich gier wcześniej, przed premierą, czy to w jakiś sposób sprawiło, że ludzie powiedzieli, ej, to jest fajna muzyka, może to jest, to dotyczy również tego, że ta muzyka dotyczy również równie fajnej gry i może fajnie byłoby ją kupić. Ale ja takich badań nie widzę i również chyba osobiście nie widzę, żeby sama muzyka do gier, sam soundtrack wypuszczony wcześniej, przed premierą gry, w jakiś sposób miała napędzać sprzedaż. Może to być, tak jak mówię, może to być jakiś element składowy, jakiś malutki, drobny element pomagający, wspomagający sprzedaż, ale tak, żeby był jakimś głównym punktem zaczepienia, jeśli chodzi o sprzedaż? Wątpię, raczej wątpię. Okej, okay, no to ja powiem to tobie i naszym słuchaczom, i też widzom, którzy teraz nas oglądają jeszcze na YouTubie, to ja powiem kilka przykładów, bo jak zapewne wiesz, od 10 lat, jeżeli chodzi o promocję gier i promocję od strony sprzedażowej, dużo się zmieniło z tego względu, że są różnego rodzaju nagrania. Nagrania z, powiedzmy, z jakiegoś studia, z Abbey Road, tak jak na przykład mieliśmy Oriego, mieliśmy w przypadku God of War, czy na przykład Bloodborne. I może pamiętasz, ale zazwyczaj jest tak, że kilka tygodni przed premierą gry, albo nawet dwa miesiące, publikuje się takie filmy, gdzie kompozytorzy wypowiadają się na temat tego procesu, albo sami producenci, którzy z kompozytorami opowiadają jakby co stanęło jakby za tą całą machiną, jak ten kompozytor znalazł się w tym projekcie, jeżeli to jest jeszcze taki kompozytor, jak to było w przypadku Bira Makarego, który skomponował muzykę do nowej odsłony God of War, to zazwyczaj, czy tam nawet Gustavo Santaolalla i The Last of Us, to zazwyczaj jest pokazany cały ten zamysł, cały ten całą tą produkcję, i sądzę, że to jest jeden z elementów, który faktycznie od strony marketingowej jest w stanie pociągnąć, ja nie mówię, nie wiem, w 20-30%, że sprzedaż nagle gry albo preorderów skoczy, ale to jest taki minimalny promil jednak, procenta, który pozwala, i to już jest od 10 lat, jeżeli mówimy w tym wypadku o jakichś dużych produkcjach, tak, które sobie, nie wiem, mogą pozwolić na nagranie w studiu, czy tutaj wcześniej wymienionym przeze mnie studiu Abbey Road w Londynie, chociaż Austin Wintory, który jest bardzo znany z gier niezależnych, też miał niejednokrotnie taką okazję, czy to przy Journey, czy przy tam jeszcze ta cała taka trylogia, teraz dosłownie mi wyleciało z głowy, jak to się teraz nazywa, może sobie za chwilę przypomnę. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, na przykład Japończycy, czyli jakby ten rynek japoński, jeszcze poszedł troszeczkę o krok dalej, bo oni o wiele, wiele wcześniej to robili, niż to Zachód robił. Były, mnóstwo było takich filmów, które zazwyczaj były dołączane do dodatkowych płyt, one tam, te materiały można było obejrzeć. Jeszcze dodatkowo wypuszczają specjalne strony, gdzie można robić preordery na soundtracki. No tutaj przoduje tak, głównie... Można je nawet przesłuchać, nawet ich fragmenty. Tak, tak. Square Enix głównie to robi i tam można próbki. I to pokazuje, że oni bardzo wierzą w to, że ta muzyka jest w stanie też... To są chyba nieliczni. Ja sądzę, że to są nieliczni w całej branży gier wideo. To są nieliczni, a jeżeli chodzi o rynek, osoby, które, czy studia, które wierzą w to, że muzyka jest w stanie w jakiś sposób pociągnąć sprzedaż samej gry. Teraz sobie przypomniałem tą trylogię od Austina Wintory, The Banner Saga. Tak była podobna sytuacja. Znaczy, tak więc, na marketing składa się wiele, wiele, wiele elementów. Gdybyśmy mieli wszystko postawić na samą muzykę, no to co powiedziałeś, to jest raczej bardziej promil niż procent.
Tak, to jest promil. Mhm. Tak, dokładnie, to jest promil, więc może rzeczywiście, może jakiś tam rzeczywiście wpływ ma, ale naprawdę on jest bardzo, bardzo, bardzo niewielki. Muzyka wypuszczona przed premierą ma bardzo na decyzję graczy o kupnie gry, zanim się w ogóle z nią w jakikolwiek sposób zapoznają. Mówię, ja trzymam się tego, że gry wideo to mimo wszystko jest to medium audio-wizualne, więc gracze patrzą na grę pod kątem całości, a nie tylko pod kątem muzyki. Tak, no ja to jeszcze bym chciał do naszego podwórka nawiązać, bo to też się już troszeczkę powoli u nas zmienia. Ja pamiętasz, jak Game Music blisko 15 lat temu zaczął promować szeroko pojętą muzykę do gier wideo w Polsce, to w Polsce nie można było zobaczyć jakikolwiek materiał wideo. Ja już nawet nie pominę o tym, żeby ktoś wspomniał, kto skomponował muzykę. Dopiero albo, nie wiem, w liście płat się dowiedzieliśmy, bądź ktoś tam, nie wiem, zatweetował, albo cokolwiek innego. Chociaż Twitter chyba jeszcze aż tak bardzo nie był rozwinięty. Ja nie wiem, czy 15 lat temu był Twitter, bo już nie pamiętam. Ale na pewno teraz, tak sądzę, niespełna przez ostatnie 10 lat dużo się zmieniło. To znaczy na pewno dziki CD Projekt i muzyka do Dzikiego Gonu, gdzie wtedy mogliśmy zobaczyć no, kilka materiałów wideo promujących muzykę, no, w tym nasz film praktycznie, on chyba 15-minutowy z całego procesu powstawania muzyki, też sound designu. Tutaj zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć ten film. No i też Cyberpunk 2077 ostatnio w tamtym roku. No i The Medium, wcześniej wspomniany przez ciebie. To tak samo The Bluebird Team promował, no bo tam też był Akira Yamaoka, Arkadiusz Rykowski, którego też pozdrawiamy. To się zmienia, no czy też Iron Harvest, tak? Czy jakoś, to będzie muzyka Adam Skorupa, Michał Cielecki i Krzysztof Jerzynkiewicz. Teraz zapowiedzieli niedawno dodatek kolejny. Tak więc to się zmienia. Ja sądzę, że deweloperzy nie widzą dalej i to nie tylko mam na myśli nasze podwórko, ale jakby dalej nie widzą potencjału, jak muzyka może pomóc w sprzedaży gry. Znaczy to nie, bo tyle, pamiętaj, to nie tyle deweloperzy, co po prostu wydawcy nie widzą sensu. No, bo no nie widzą, no bo słuchaj, jeżeli nawet zaprosimy, już teraz nie mówię, jakąś znaną piosenkarkę i możemy przez to, nie wiem, jak jest nagrana ta piosenka, to możemy też promować tak tą grę. I też jeżeli to jest znana jakaś persona, to ona też będzie wspomagała marketingowo. Ale też zmierzam do tego, że gracze zupełnie inaczej moim zdaniem postrzegają wtedy taki element promocji niż zazwyczaj, jak już jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś zapowiedzi gry w postaci jakiegoś teasera, trailera, gdzie czasami gracze już mają, no nie chcą oglądać kolejnych jakichś elementów, które są odsłaniane, związane z grą, tylko chcieliby może jakieś niespodzianki i sądzę, że przez muzykę, przez właśnie, nie wiem, piosenki jesteśmy w stanie odrobinę zwiększyć zainteresowanie grą. No i o ile jeszcze dobra jest muzyka. Nie wierzysz w to. Jesteś kompletnym przeciwnikiem. Nie kompletnym przeciwnikiem, po prostu wielkim sceptykiem, no bo patrzę na te wszystkie imprezy typu E3, Gamescom, Tokyo Game Show i tak dalej. Jak są te pokazy na żywo, to widzę ludzi w komentarzach, którzy rzeczywiście żądają, chcą zobaczyć kawałek gameplayu, albo nową postać, albo cokolwiek wizualnego. Raczej ich ta muzyka tak średnio interesuje. To jest naprawdę kolejny element w grze, na który może zwracają uwagę. No ale mimo wszystko, jednak cały czas ten gameplay, to jak ta gra wygląda, jak się prezentuje, jak się nią gra, jest mimo wszystko najważniejsze. No to rzeczywiście, przyznam szczerze, trochę pojechałeś z tym, że ludzie czekają na jakieś niespodzianki. Może czekają, rzeczywiście. No ale czy to rzeczywiście w postaci muzyki? Nie powiedziałbym. Powiedziałbym, że chyba największą robotę w tym zakresie odwalamy, no,
Boże, powiem to, będę bardzo nieskromny, ale powiem, no dużą robotę robimy w tym zakresie my, tak naprawdę, tak? To jest to, co powiedziałeś, że jak ludzie grają w gry, no to rzadko kiedy zwracają uwagę na nazwisko kompozytora. No, czy w ogóle ale muzykę, się... którą grają. I dopóki my z tą osobą nie porozmawiamy, nie napiszemy o tym, nie zrobimy nawet filmu i tak dalej, no to... Ja się tak zastanawiam, czy na przykład Marcin Przybułowicz, którego bardzo lubię, cenię i uwielbiam, byłby dzisiaj tak rozchwytywany. I tak samo Arek Rejkowski, i tak samo wielu innych kompozytorów. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest to, co też ty mówisz. Deweloperzy i wydawcy no, nie patrzą na muzykę jako coś, co ma być tym motorem napędowym do promowania i do promowania swojej gry i do jej sprzedaży. Nadal gry wideo to jest, tak jak mówię i będę to powtarzał, jest to rozgrywka przede wszystkim audiowizualna. I trzeba również sprzedać obrazek, a nie tylko sam dźwięk. Ja jeszcze tylko dodam taki przykład, mi się przypomniał teraz, chyba sprzed, nie wiem czy dwóch, trzech lat, chyba trzech lat, jak zapowiedzieli premierę drugiej odsłony o Ori i Oriego, chyba to było na E3 i to było podczas prezentacji Microsoftu Xbox i... Zamiast od razu pokazać samą zapowiedź, to kto się pojawił na scenie? Nasz drogi przyjaciel Gareth Cocker, który zaczął grać na fortepianie temat z Oriego. I pojawiłaś. I sądzę, że to pierwszy raz w historii coś takiego było. Nikt dotąd nie zaprosił na kompozytora, nie zaprosił kompozytora, który skomponował swoją muzykę i zagrał ją przy, nie wiem, czy to był wtedy był materiał wideo w tle leciał, już raz nie pamiętam tego, ale na pewno pamiętam, że on wyszedł na scenę i przy fortepianie zagrał to. Tak więc no, też umówmy się, że sama muzyka w Orim i sama gra, no to jest 10 na 10, tak? Zresztą wybraliśmy albumem roku 2020, nasza redakcja. Tak więc to jest chyba, nie wiem, może to jest jakiś zwiastun tego, że coś się troszeczkę będzie zmieniało w przyszłości. Ciężko to ocenić. Ale Paweł, może podsumowując, czy chcesz coś jeszcze dodać? Bo tak machasz głową. Ja cały czas, ja patrzę na też... Mariusz, mam być szczery z tobą? Znaczy, prosto. Ja lubię tą twoją taką drobną naiwność, że pojawia się entuzjazm. Tak, że pojawia się jakieś takie jedno wydarzenie w ciągu 20 lat i mówisz, to będzie jaskółka nadziei, to będzie światełko w tunelu i tak dalej, Boże, nie. Gołąb z oliwą. Nie patrzmy na to, naprawdę, to jest, muzyka z Oriego jest naprawdę wyjątkowa i to, że udało nam się premierowo zagrać utwór z drugiej części, po prostu ludzie wybuchli na Game Music Festival. Na Game Music Festival, dokładnie, ludzie wybuchli, było bardzo entuzjazmem ogromnym. Straszne było, no ale mówię, no tak. Takich gier jak Ori powstaje raz na może 10 lat? Może Chyba więcej. Ale rzeczywiście, żeby zobaczyć taki obrazek, taki, o którym ty wspomniałeś, czyli zaproszony został kompozytor na scenę, żeby zagrał swój własny utwór, długo przyjdzie nam czekać na podobny obrazek. O, nie licząc tych nagród Video Game Awards, tak? Dobrze pamiętam to, ale to jest całkiem inna historia. Paweł, to słuchaj, to może podsumujmy i nie wiem, jeszcze odpowiedzmy sobie jeszcze raz tak, które na te tutaj zadane pytanie, czy faktycznie muzyka do gier jest w stanie sprzedać samą grę i może ty jakbyś to teraz mógł podsumować wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy w kilku słowach, a ja oczywiście też jakby swoje takie podsumowanie tutaj załączę. Postaram się to w dużym skrócie i mam nadzieję, że się nie pomylę. Powiem to tak, sama muzyka z gier gry nie sprzeda. Może być rzeczywiście elementem marketingowym, może być elementem takim zachęcającym ludzi do tego, żeby zapoznali się z daną grą małymi krokami, tak? Posłuchajcie najpierw muzyki, później zobaczycie teasery, później zobaczycie gameplay i tak dalej i to w jakiś sposób może doprowadzić do sprzedania gry. Ale tak jak mówię, to jest gry wideo, to jest produkt audiowizualny
i nie potrafię, nie umiem oddzielić po prostu jednego od drugiego. Jeśli sprzedawać grę, to pokazywać go jako całość, a nie jako, jako coś osobnego. Okej. Ja teraz strasznie żałuję, że nie mam tych badań, ale były takie kiedyś badania przeprowadzone, ile, jak to człowiek zwraca w ilu procentach w pierwszej kolejności i tam chyba było w procentach. I teraz nie wiem, czy to było w przewadze na, że jesteśmy wzrokowcami czy słuchaczami. Teraz dokładnie nie pamiętam. No oczywiście bym teraz powiedział, że słuchaczami jesteśmy bardziej niż widzami, ale chyba jest na odwrót. Ale ja na przykład powiem to może na przykładzie samego siebie. I tutaj ja jestem słuchaczem bardziej niż widzem. Ja w pierwszej kolejności zwracam na muzykę. To jest tak samo jak idę do kina, żeby zobaczyć film, to ja w pierwszej kolejności zwracam na muzykę. Muzyka w pierwszej kolejności jest dla mnie takim elementem, który jakby tworzy gdzieś tam w mojej wyobraźni całą wizję tego filmu. Dopiero później zwracam, wiesz, na jakieś tam, powiedzmy, jeżeli to jest, nie wiem, kolejny film pokroju DC Comics albo Marvela, to dla mnie wizualizacje czy tam inne elementy nie grają tak aż ważnej roli jak sama muzyka, bo ja jestem jednak tak, ja jestem tego zdania, że to muzyka buduje wszystko. Pomyśl sobie, jakby oglądał teraz film i byś nie słyszał muzyki, tylko sam sound design. Same audio, bez muzyki. Tam się scena z artysty. Jak temu aktorowi przyśnił się koszmar, że nie słyszy muzyki, tak, ale słyszy dźwięki. To było tak creepy. Akurat tak. No i teraz sobie, znaczy tak, bo on sobie wyobraził, że cały czas mu muzyka towarzyszyła i to jest bardzo dobry przykład, Paweł, co ty mówisz. I ja bym się od tego odniósł, że pomyśl sobie, że nagle, nie wiem, nie jesteśmy w stanie słuchać muzyki, nawet w naszym codziennym życiu, tak? Tylko słyszymy dźwięki naszego jakby otoczenia. Czy na przykład, tak samo powiedziałem na przykładzie filmu, że tylko słyszysz sound design, kompletny jest inny odbiór. Widzisz, okej, coś się dzieje, ktoś tam dostaje, ale to jest takie puste. Wiesz, puste, nie ma w tym żadnych emocji. I ja na przykład, moim zdaniem, trzeba zwracać uwagę na muzykę. Chciałbym, żeby na przykład na nowo wróciła trochę taka, ja wiem, że ja tutaj, tak jak tutaj słusznie też zauważyłeś, jestem strasznym entuzjastą i marzycielem niepoprawnym. Ja bym na przykład bardzo bym chciał, żeby trochę taka kultura komponowania muzyki do gier wróciła, to znaczy do gier zapowiedzi samych. Bo zazwyczaj, jak sam zauważyłeś, najczęściej to jest muzyka, że kopiują to, co się... Znaczy są takie gry, gdzie słyszymy tą muzykę, która została skomponowana przez kompozytora. To zależy jeszcze, jaka to jest gra. Ja nie mówię, że tego jest mało, ale sądzę, żebym chciał więcej zobaczyć, że więcej kompozytorów też komponuje muzykę do samych zapowiedzi, że czasami dostajemy nową formę muzyki, którą można byłoby później sobie odsłuchiwać. Dobrze, bo się rozgadałem, bo małą dygresję zrobiłem. Podsumowując z mojej strony, ja widzę to tak, że muzyka jak najbardziej jest w stanie sprzedać, ale sprzedać grę, ale w bardzo mikroskopijnym takim procencie. Niestety dalej to jest. To nie można mówić, że nie jest w stanie, bo ja jestem przykładem i sądzę, że takich przykładów jak ja, nie wiem, czy są setki tysięcy, tysiące, czy tylko kilkadziesiąt osób, ale na pewno w moim przekonaniu muzyka jest to w stanie zrobić. Wszystko zależy od paru elementów, między innymi sądzę, że od marketingu. Jak od strony marketingowej muzyka i sama gra będzie promowana. Paweł, z mojej strony chyba wszystko. Chciałbyś coś jeszcze ewentualnie tutaj dodać i podsumować? Nic nie mam do dodania, nic nie mam do podsumowania. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że powiedziałeś jedną fajną rzecz, którą wykorzystamy przy następnym podcaście, ale to zostawię dla niespodzianki i dla słuchaczy, tak, i tak, dla ciebie. Możesz.
Super, to ja się bardzo cieszę, że cię zainspirowałem. W sumie ty też. Chyba oboje się zawsze inspirujemy podczas tych rozmów, tak więc jestem za to bardzo wdzięczny. Zawsze, mam nadzieję, mnóstwo tematów powstaje i później to wszystko zapisujemy. Jest tego za dużo. Później zapisujemy. Nie, bardzo, bardzo wam serdecznie też dziękujemy, że nas słuchacie. Mam nadzieję, że teraz Paweł się uda nam nagrać z naszymi gośćmi ten podcast, który miał być teraz, ale się nie udało, ale wszystko, tak jesteśmy jest. dobrej myśli. Ja jeszcze tylko dodam ze swojej strony, słuchajcie nas na Spotify, na Apple Podcast, a też tutaj jakby na YouTube i SoundCloudzie. Bardzo Google wam serdecznie dziękuję. Również. Bardzo was, tak jest, jeszcze RSS mamy. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie komentarze, za złe, dobre, dislajki, lajki, przyjmiemy je bardzo ciepło, bo to nam też pomaga i też pokazuje, co robimy dobrze, co robimy źle, bo cały czas chcemy z Pawłem rozwijać ten podcast, chcemy go rozwijać dla was. Chcemy zapraszać ludzi, którzy faktycznie mają coś godnego uwagi do powiedzenia i chcemy poruszać trudne tematy tutaj na podcastie. Czasami będziemy mieli jakieś takie, powiedzmy, lekkie, tak? Nie wiem, ulubione jakieś tam muzyce o Okami w końcu, albo Chrono Triggerze może w końcu też coś powiemy i też zaprosimy jakiegoś gościa. Tam jest wszystko w swoim czasie. Wszystko przed no nami. I też... Tak. Wam również jeszcze raz dziękujemy za to, tak jak Mariusz powiedział, za wszystkie komentarze i również zachęcamy do przesyłania nam swoich tematów na odcinki podcastów. Możecie wysyłać na skrzynkę redakcyjną gamemusic.pl, a także możecie zajrzeć na naszego Discorda. Oj tak, zapraszamy na Discorda. Cały czas dzieją. Gramy w różne gry. Między innymi w Monster Hunter. Tak jest, między innymi. Co ostatnio rozmawialiśmy o Mario Kart. No to zobaczymy. Dokładnie. Dobrze. Mili Państwo, moi drodzy, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy udział w podcaście Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski i z drugiej strony... A jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski. A ja oczywiście przy swoim własnym imieniu musiałem się zająknąć, no bo dlaczego nie? Będzie ciekawie. Masz wszystko do montowania, dokładnie. Trzymajcie się jeszcze raz i do usłyszenia. Trzymajcie do zobaczenia. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.